Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj z samego rana w zasadzie mamy południe. Tylko teraz docieram gładź. A wcześniej mój dzień zaczął się od tego, że w zasadzie przygotowałem się pod ścieranie. Wczoraj nie nagrałem tego, bo byłem mega w ogóle zmęczony. Docierałem po skateparku, docierałem gładź. I mniej więcej trwało półtorej godziny, byłem cały biały, dosłownie całośki biały. Mimo że jak mnie zobaczył, włosy, wszystko, całe ciało, to był zdziwiony. Ale nie miałem siły już tego nagrać, sorry. Natomiast pozostałe na przykład takie elementy, gdzieś tam jakieś tam wyżłobienia były, coś takiego delikatnego. I właśnie dzisiaj to z samego rana zaszpachlowałem, tutaj szpachla. Tutaj też, nie wiem czy to będzie widać, jakieś takie małe i teraz będę właśnie to... Będę to docierać. Tutaj jakiś taki mały element. Tutaj miałem, a już tego muszę poprawić zaraz. Była taka krecha, wiesz? No i też to załatałem. A teraz trzeba to wyrównać. A masz moją szczękę? Czy szczękę? Mam. Nie. Teraz? A nie wiem czy ja mam szczękę twoją. A chyba mam. W saku? Mam, w moim chyba. To weźmiesz? No, zobacz czy jest. A w jakiej może być? No chyba w tym plecaku, gdzieś tam jest. Tam się, w tej dużej kieszeni. A. Pewnie ludzie widzą. Mama ci myła. Jest, dobra. Bo zapomniałeś o szczęce, nie jeździsz. Trzymaj ją sobie, gdzie to ją? Czy ją schować tutaj? To jest takie łatwe. Tak? Sobie. No. No może. To się udaje proste. A tu nie jest proste. Za pierwszym razem wszystko jest trudne. Cześć Herbert. Siema. Słuchaj, ostatnio jak byłeś u mnie, to byliśmy jeszcze na Słowackiego, w starym studio. Tak. Jak szedłeś tutaj, to co powiedziałeś? Małe. Że malutkie. Małe. Że tam można było się ganiać. No dokładnie, a tu jest, no ciasno. No jest ciasno, ale widzisz, no niestety, tak to czasami bywa. No. Moja scenografia, widzisz, sceneria, jeżeli chodzi o kibicowanie. No widziałem. Niestety Polacy dawno nie, daleko nie zaszli. Tylko, na nic się zdało. Tylko kilka meczy. Czyli tam to było dużo, dużo większe, oczywiście. No nie pomieszczenie. Tam to było, nie była ziemia, nie to samo. Powierzchnia była oczywiście dużo większa, ale też opłaty były dużo większe. Jak wyjeżdżam na urlop, czy gdzieś jak wyjeżdżaliśmy, no to... Wtedy jak wyjeżdżałem, to zawsze to miało znaczenie, Patrzyłem na to, że powiedzmy wyjeżdżam na tydzień czasu, ale przez tydzień czasu muszę zrobić opłaty, studia tamtego, miesięczne, różne to były, 4-6 tysięcy, w zależności od tego, od ogrzewania. I wiesz, człowiek myśli, nie dość, że wyjeżdżasz na urlop, bo musisz wiedzieć, że ktoś, kto zarabia na własny biznes, to nie ma urlopu, znaczy takiego wiesz, który przewiduje ustawa, nie ma urlopu i dodatkowo wyjeżdżając gdziekolwiek na urlop musisz wiedzieć, że też plus, oprócz tego, że ponosisz koszty wyjazdu, to też koszty utrzymania. Oczywiście to jest normalne, dlatego ja mówię o tym, że teraz jak wyjeżdżam, na przykład nie było mnie 2 tygodnie, to mniej się przejmowałem, bo tutaj mam dużo mniejsze koszty utrzymania niż jak byłem tam w tym dużym studio, gdzie po prostu koszty 2 tygodni na przykład mogły być około powiedzmy 3000, czyli wyjeżdżając, już na samym wstępie, że wyjeżdżałem, robiłem sobie urlop, to plus te 3000 musiałem płacić za, powiedzmy, za dwa tygodnie swojego urlopu, jakby dodatkowo. No ale tak jest, tak to jest jak się prowadzi własny biznes. Zrobiłem zakupy, kupiłem sobie tutaj sushi. Mam nadzieję, że to, które było ostatnio dla Marcela kupowałem, to było fatalne, w markecie. Zobaczymy, sprawdzimy. Kilka osób, jak pokazywałem remont mieszkania, to byłem półnago, tak, w samej bieliźnie, ale było po prostu gorąco i dlatego mi było dużo łatwiej. Teraz też zdjąłem koszulkę, a dzisiaj rano jak nagrywałem film, byłem w czarnej koszulce, to specjalnie ją założyłem do nagrania. Jest to trochę uciążliwe. Myślę, że już lepiej będzie jak przybliżę swoją twarz. Nie będę tutaj tego golizny pokazywał, bo naprawdę, no jeżeli mam zakładać tylko po to, żeby trochę coś tam nagrać, koszulkę, później znowu ją zdjąć, bo jest na przykład dzisiaj gorąco. Człowiekowi się nie chce. A rano jak w tej koszulce docierałem, to po prostu tutaj jest mega wasabi, ostry, chrzan. To spociłem się strasznie. Mega się później spociłem. Mówię, nie no. A tutaj marynowany ginger, czyli... Ginger, czyli... Yeah. A po polsku jak to jest? Imbir.
ten rys jest... wygląda, że jest miękki, że jest lepszy. Pewnie dużo... wasabi czuję. Pewnie dużo... chociaż nie, twardy. Pewnie dużo nie je takiej kuchni, albo się boi, ale naprawdę, to jest po prostu ryż i warzywa, no ewentualnie surowa ryba. W zależności od tego, co się po prostu, co się je. Wyrzucić te śmieci? Tu są... do wyrzucenia. Twoje rzeczy. Ej, w ogóle! Marcel dzisiaj do mnie dzwonił rano, rozmawiałem z nim. A gdzie mam iść? Śmieci wyrzucić. A ja nie chcę po jakąś torbę. A masz na wyjazd? No. Jaką? No, przez transportową. Którą? Nie mogę walizki? Nie, macie wziąć torby sportowe, trener tak powiedział. Posłuchaj, bo nie wiem, czy ty widziałeś film, że śmieci, które ty przybierałeś, te rzeczy... No. Pamiętasz ostatnio? No. Co przybierałeś i wyrzucałeś, no. To co jest nie ten? To ja wyrzuciłem na śmieci, a później ktoś z tego śmietnika wyrzucił i położył obok i rozwalił. I między innymi było pięści, rękawice do boksowania. Czemu je wyrzuciłeś? Co? No te czerwone? No. Ja ich nie wyrzucałem. Te dobre? Czerwone? Tak, coś biliśmy. Nie wyrzucałem ich. No to mama je wyrzuciła. No były wyrzucone właśnie, na nagraniu ja były. Wyrzucałem te słabe, te bardzo stare. A, przepraszam. Nie, dobra, te amerykańskie. No. A nie, to przepraszam, dobra. To tamte zostały wyrzucone. A. No to ja wyrzuciłam, bo one są za mną. I Marcel do mnie dzwoni, że wyrzucone czy tam moich zabawek nie ma, albo różnych rzeczy. Jak coś, to będzie twoja wina. Miłosz mi teraz pokazuje swój dek, bo nie jeździ na tych. Patrz, jakie chudziutkie. Że się tak starło. To się zaraz złamie. Bo jeździ na krawężnikach, ale to jest wytarte. O, to się nie martwi, o to w sumie normalne. Że tutaj? No, o to się... Ale tu jest wyżłobione. Chodzi o tutaj, patrz jak to jest ten. Że już jest cieniutkie. No, jak mi się to złamie? I się przedziurawi. Nic się nie stanie. Dobra. Chłopaki grają. Wygrywam 5-0, a Patryk nie, mi mówił, że. Dobra, nieważne. Nie jedzie 10-0. A mnie chodzi o co innego. Że przyszedł Patryk i Patryk pierwszy raz jest tutaj. I jak wszedł, to co się spytałeś, Patryk? Gdzie buty zostawić? Tak? No. Bo myślałeś, że co, że to jak dom jest? Nie, nie. Tutaj jest właśnie stanowisko, po to specjalnie stworzyłem, żeby Miłosz czy z kumplami mógł zapraszać, żeby można było sobie usiąść wygodnie, wziąć paluszki czy co innego i pograć sobie w FIFA. Podoba się? Chyba wygrywać w FIFA. No, przegrywać w FIFA. I zagrałem z chłopakami, co chłopaki? Ale we dwójkę strunie grać. No, wiem, chłopaki byli we dwójkę razem. We dwójkę strunie, bo trzeba uzgodnić wszystko. Czytam sobie komentarze, tutaj widzisz jeden, natomiast tych komentarzy było dużo więcej, chyba 3 albo 4. Komentarze związane z ostatnim filmem, w którym mówi się, że Miłosz znowuż będzie płakał, znowuż stróbki i tak dalej, znowuż wiesz, udawanie i tak dalej. Natomiast trzeba wiedzieć jedno, widać, że te osoby nie oglądają po prostu filmów. Ja tego nie rozumiem. Ktoś napisze chyba po to, żeby tylko, nie wiem, jakieś kontrowersji dodać, żeby coś się działo, chce zabłysnąć, kiedy właśnie w tym filmie nie jest to Miłosz. Miłosz nie jest główny na zdjęciu, nie jest Miłosz na zdjęciu. Miłosz nie miał wypadku. Praktycznie Miłosz w ogóle się w tym filmie nie pojawia, i bo tutaj jest ze skateparku. No i piszą takie rzeczy, że Miłosz zrobił to i to. Więc proponuję naprawdę oglądać filmy i dopiero później pisać. Miłosz potrzebuje... Co ty potrzebujesz w ogóle? Torby. Na kiedy? Na poniedziałek. I słuchaj, tutaj mamy taką torbę. Telefon do koło. Do mnie. No i mamy taką torbę i słuchaj, ona duża, duża torba. Tylko teraz widzę, że brudna, muszę wziąć gdzieś tam z tyłu. I słuchaj, 8 dych, ale włącznie z tym. Zobacz, kółka. I można ją ciągnąć. To jest super. 8 dyszy. A pieczywo mamy kupić? No. No bo jutro jest niedziela wolna. I dlatego. A na poniedziałek ty kiedy wyjeżdżasz? Rano. W poniedziałek? O której godzinie? Rano. Nie wiem nawet. Nie dzieruję się tym za bardzo. Zobacz, czy nie jest brudna. Sprawdź suwaki, czy wszystkie suwaki działają. Czy się odpinają, czy się zapinają. Czy kółka jeżdżą. Kurczak za 7 zł? Tylko wiesz czego nie wziąłem? Żadnego ręcznika. Szukałem w samochodzie, ale nic nie miałem takiego. Wiesz, żeby wytrzeć ręce później. Jak tam? Fajnie? Z kim
tak sobie jedliście. No z kumplami my tak często, siadaliśmy sobie... Z Tomkiem? Kurczak, no też, bo nawet ostatnio Tomek wspominał. No. Czekaj, weź tak jak teraz. Dobra? No, otwórz. No to, no kochanie, no to... Jak za dawnych czasów. jak za dawnych czasów. Dobra, teraz czas na komentarii. Już zrobię zdjęcie. Mogę pokazać? Nie, pij. Dobra, będę. Teraz będziemy degustowali na mazur odkrywa. Co? O, to jest niedobre. Niedobre? A czy ty lubisz aloes? Ale to już spróbuj sobie. Bo nie jest słodkie, chyba jest naturalny aloes. Zobacz sobie. Dobra, no to spróbujemy. Oczywiście specjalnie tak biorę butelkę, bo niektórzy sobie wytną, no nie? I że różne, wiesz jak to jest, no nie? I różne rzeczy sobie dopowiedzą. Także pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich manipulatorów. No, nie. Bo my pijemy... Kosztowało 8 zł. 8 zł? Wytłoczone z miąższu, bo wiesz co? Słuchaj, bo my to jest prawdopodobnie naturalny, a my jeszcze kupujemy taki, wiesz, mocno dosładzany, który zupełnie inaczej smakuje. Z Biedronki. Które świeżowo. Ale zdrowy chyba, no nie? Piersióweczka. Zdrowy. A. Zobaczymy, co musisz poprawić. No blisko było. Masz? Już prawie skleiłeś. Ale nie masz kasku, nie wzięłeś z pracy. Pokaż to na mnie. Nie, nie skaczesz tak. Pokaż to na mnie. Robimy fejki razem z tatą? Razem. Dobra? Czekaj. 3, 4. Ja, jeszcze raz. No. 3, 4. No. Jeszcze raz, no. Patrz. 3, 4. Super mój plan. Patrz. Co? Jak to co? Po co on kręciłem? Już jestem zmęczony tym nagrywaniem i chcę wrócić do domu, chcę się położyć spać. Mamy teraz prawie 23 godzina. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć. Jutro też się widzimy, tak? Bo to też będzie piękny dzień. Miłosz wyjeżdża w poniedziałek, a w ogóle dzisiaj do mnie Marcel dzwonił. Do mnie dzwonił dzisiaj w ogóle Marcel i mówi: tato, oglądałem vloga i wiesz co? Już teraz wiem, jaka miała być niespodzianka z tym pokojem. Już nie jest moją niespodzianką. Dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć i do jutra, hej. Oh,